No to co? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Jak widzicie, dopłynęły kontenery do Miętusa. No i przyjechaliśmy zobaczyć, co w nich jest. Także towar cały czas przypływa do nas, jest coraz więcej, także jest to kupować, wbijajcie na sklep. No i co, pochodzimy sobie dzisiaj, opowiem Wam dzisiaj troszeczkę o, powiedzmy, takich gruntowy temat, nie? Bo już coraz cieplej, także myślę, że wszyscy karpiarze, federowcy, no spinningiści też, ale ogólnie wszyscy, wiosna to każdy nastawia się na rybkę, jest spragniony tych ryb po zimie. No i pochodzimy, pokażemy Wam, jakie firmy są dostępne u nas na sklepie i co można u nas ciekawego, jeżeli chodzi w temacie gruntowym, znaleźć. Tak jest. Pamiętajcie także o tym, że trwa konkurs na ukryte słowa w filmach. Do zgarnięcia jest bon podarunkowy do wykorzystania w naszym sklepie. Także bądźcie czujni i sprawdzajcie na bieżąco, bo gdzieś to słowo na pewno jest ukryte. Tak, w tym filmie jest ukryte. No i to już jest ostatnie słowo, także jest do zgarnięcia bon, no to szukajcie, nie? No i co, zapraszamy na film. Pięć. No to co, witam, dzisiaj znowu jesteśmy z Tomkiem. Witam, dzień dobry. Na filmie opowiemy troszeczkę o nowościach, powiedzmy, karpiowych, gruntowych, jakie są u nas na sklepie. Więc co nam, Tomek, ciekawego mógł powiedzieć? Mniej więcej firmy, które mamy, które już też dużo rzeczy poprzychodziło z nowości, także zaczniemy może od Matrixa. Można powiedzieć, że Matrixa mamy w większości uzupełnionego, czyli no głównie firma jak dla mnie do Federa, pod spławik też nawet i tak dalej. Metody, koszyki, metody, takie koszyki, rzeczy, tak, możemy popatrzeć, że mamy. Koszyki są tak samo, mamy różne, mamy koszyki bardziej dystansowe do dalszych rzutów, mamy koszyki stricte też pod metodę. Także wszystko jest na sklepie dostępne. Firma ogólna, mówię, tak samo od przyponików. Od metody, po Federa, po koszyk, tak samo, tak ogólnie mówię. Także mniej więcej jest całe uzupełnione, może nie jest cała też tablica akurat rozłożona, ale towar jest dostępny. Dokładnie, można wbijać, można patrzeć. Także Matrix i szukać po prostu. Matrixa szukać, dokładnie, przejdziemy jeszcze dalej, bo naprawdę dużo rzeczy poprzychodziło. To idzie. No właśnie, trzeba, nie możemy przejść jeszcze przez ten. Nie, ale idę za tobą. Chodźcie. Myślę, że co? Torby możemy też jakieś pokazać. Zobaczcie, jest tutaj troszeczkę tych pudeł. Także ogólnie tego towaru, które poprzyjeżdżało. Dokładnie. I tu mamy w sumie ogólnie, tu mamy miks różnych firm. Także możemy pokazać od samego początku. Tak jak mówię, od Ironclava po jakieś, mówię, to ja wiadomo, torby spinningowe gdzieś, ale to na troszkę później, jak będzie sezon, ale mamy, tak samo mamy Foxa, czyli mamy pudełka pod akcesoria i różne rzeczy. Mamy tak samo Shimano, tutaj może też nie jest, tak jak mówię, może być nie wszystko wystawione, raczej jest to problem bardziej z miejscem niż z towarem, bo dużo towaru jest też jest na magazynie. Dość dużo przyjechało ostatnio tych kontenerów trochę, dokładnie. Także zbroimy się po prostu, nie? A tak. Wy na pewno zbroicie się na sezon. Tak, trzeba się zbroić. Także szukajcie, co znajdziecie. Mamy dalej tak, znaczy Black Cata wiadomo, myślę, że na ten moment nie, bo to mamy stricte sprzęt sumowy, ale z Browninga mamy dużo fajnych rzeczy, czyli z Browninga mamy też pod federki, czyli od żyłek przyponowych, po wszelkiego rodzaju haki, od naprawdę dużych, od bardzo małych rozmiarów. Czyli pod koszyk, nie? Tak, pod koszyk, pod metodę, czyli pod klasyka i tak samo już, powiedzmy, takie koszyki gotowe. Dokładnie. Fajne, na pewno tu akurat testować. Mamy faktycznie, wszystko mamy pod klasyczny feder, to nie mamy pod metodę, czyli to wiadomo, bez formy, bez niczego, czy mamy pod klasyka. Ale widzę, że wszystkie te teraz tematy takie już federowe też idą, jeżeli chodzi o koszyk, też idzie jak metoda. Kiedyś te koszyki były dociążane, one dokładnie leciały byle jak do wody, a te wszystkie zawsze... Teraz spada tak, no bo spada i wysypuje się. Dokładnie, i podaje. Wszystkie te firmy, właśnie Browning to widzę, ale widzę, że te wszystkie firmy idą właśnie w temacie, tak jak metoda, że jest to punktowe i to nęcenie jest takie lepsze, nie? Dokładnie. Wiadomo, tu jest też fajna rzecz. Tak, tu mamy licznik, czyli aby ktoś chciał, to, że tak powiem, swoje okazy sobie klikać, kto ile złowił, więc fajny taki gadżet, mówię. I sprawdzi się przy gruncie, a nawet i przy spinningu, jak jedziesz na jakieś trodarea, na przykład tęczaki, jak ja łowię, no to sobie jestem w stanie zliczyć, ile łowiłem, tylko oczywiście to ode mnie zależy, czy ja sobie to wcisnę, czy nie. No, dokładnie, to właśnie, że wiadomo, jak co tutaj jeszcze? To już mówię, to mamy łączniki typowo, gdzieś tam to są takie koraliki łączące też pod federka, bo one łączą nam, wiadomo, przypon z linką główną. Nie? Bardzo fajna rzecz, ja osobiście stosowałem i jest to fajne właśnie. Sprawdza się szybka fajnie. Zmiana. Tak, tak, tak samo szybka wymiana przyponu. I dokładnie. Co dla mnie na przykład w takim nowoczesnym federze jest fajne, kiedyś był krętlik, nie? Tak. A
teraz już jest ta kuleczka jednak jest. W tej wodzie, jak padnie do wody, jak ta ryba jest ostrożna, no ta kuleczka tak. może wyglądać jak jakiś znaczy, kamyk czy dokładnie coś takiego, też nie? właśnie chodzi o to, że dobrze się maskuje jak dla mnie na dnie. Mm-hmm. Tak samo, że może gdzieś ta ryba tu tego nie widzi. Tu mamy spożywkę z Nesha i nie tylko, bo też jest trochę anakondy, ale tak mówię, kuleczki mamy i dwunastki od pop-upów po większe rozmiary, po zwykłe kulki haczykowe. Z Nesha, więc to jest, mówię, stricte karpiowe, choć nie tylko, bo... Można pod metodę, można nie? Można pod metodę, jeżeli chodzi o mniejsze rozmiary, tematem. 12-15, można pokazać to, jak zobaczcie dla mnie tak samo pod metodę może być. Zobaczcie sobie tutaj właśnie takie kulki z Nesha. Można faktycznie pod metodę próbować. Dokładnie. Może na waszej wodzie to się sprawdzi, nie? Różne smaki. Wiadomo, citrusa, myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, każdy zna. Tak samo citrusa, jak i skopek squida na dole. Także każdy, kto gdzieś tak powiem używa skopek Nesha, to skopek squid będzie mieć chyba na dole tego tutaj. O, to z tą kałamarnicą. To jest to? To mamy, tak, to już mamy skopek squida, nie? Czyli takie mówię, dwie główne bazy w Neshu, czyli citrus. I wiadomo, mamy też zwykłe kuleczki, takie jak tutaj. Też są popki, tylko mówię, to jest troszeczkę inna kulka, ale też są, no mamy o różnych smakach. Smaków mamy dosyć dużo, mamy o różne wielkości są, tak. nie? To jest fajne. Ja myślę, nie wiem, to mówię, każdy się musi dostosować. Wydaje mi się, że na ten moment teraz jeszcze, jak ktoś zaczyna sezon, ja osobiście używałbym jeszcze kulek bardziej śmierdzących. Śmierdzących. Żeby zdecydowanie, ja też wolę. Gdzieś tam, jak troszkę ta woda będzie cieplejsza, to myślę, że na słodko wtedy będzie wtedy lepiej. Anakondy myślę, że też warto polecić i warto też sprawdzić. Anakondy kulki? Tak, kulki z anakondy. Powiem szczerze mówiąc, że ja nie widziałem, pierwszy raz się spotkałem. Tak, anakonda też ma kuleczki od dłuższego czasu i tylko te kulki są, one są bodajże, nie wiem, czy to nie będą miksy, bo często anakonda teraz robiła tak, że kiedyś trzymała się jednego smaku, a teraz na przykład w takiej jednej kulce, tak mamy tutaj na przykład Dirty. Robin Dirty Red, Monster Crab i Class, czyli jakby te trzy są dokładnie w tym, tak? Tak, i tutaj na przykład też mamy, czy tu mamy też pomieszane bardziej słodką kulkę, różne odmiany słodka, śmierdząca. I fajna rzecz, jak dla mnie na pierwszy rzut, jest zrobiony ten zip, nie? Tak. Czyli jesteś w stanie, otwierasz, zamykasz na VIP-a i wszystkie firmy powinny iść w takim klimacie, dokładnie, bo jednak no nie zużyjesz jak... Nie ma tak sensu mówię, aż takiego nęcenia. Wziąć nie? trochę, zamknąć. Od mikropeletów, jeszcze wracając do Nesha, też fajna sprawa do podsypania, myślę, taka dwójeczka na metodę. Nawet do jakiegoś miksu, do miksu kartowego. Taki czarny też. I to jest tak. nawet, to już ta jaka jest chyba nawet 2 mm, ale on wygląda. Tak, wygląda w porównaniu do innych firm, to... Drobniejszy jest. Drobniejszy. Jest jakby jedynka albo pół. Tak, dokładnie. Bo 2 mm, tak braliśmy z innych firm, to były większe troszeczkę. Większe, nie? Większe, tak się też zdarza. To zależy, jak to jaką frakcję tam robi. I tu mamy, tak jak widzicie, wcześniej mówiliśmy, że kulki są miękkie, można kruszyć, ale tak jak mówię, nie trzeba, bo można kupić gotowy już taki powiem materiał skruszony. Gotowy, skruszony, nie trzeba się je brudzić. Tak, dokładnie. Dokładnie. Jakby ktoś też chciał, mówię, sypać na grubo. Tu mamy tak samo piątki. Tak, 5 kilo. Tu już mamy 5 kilo, to już mówię, to już do takiego sypania faktycznie gdzieś na dłuższą zasiadkę. No to lato zdecydowanie jeszcze. Tak. To jest akurat słodko, mamy truskawkę. Tak samo z tych kulek, z tych... Ale no na teraz powiedzmy na wiosnę, jakby ktoś tam, powiedzmy karpiarze jak sypią, no bo nie są tacy zwolennicy jednak sypania nawet i na tą wiosnę dużego, no to taką torbę śmiało można sobie... Można. Zależy jak też kto łowi, że tak powiem, bo wiem, że gdzieś tam może faktycznie jak jest troszeczkę cieplej, to więcej tej zanęty wrzucają, tego wszystkiego. A ja myślę, ale niektórzy, że... wiesz, karpiarze są tacy, że oni lubią, nie? Oni mają w głowie tak, to, że trzeba podsypać, borami, no i tak, nie przegadasz, dokładnie, nie? Dokładnie. Także proszę bardzo. Tu myślę, że też fajna rzecz, nawet do pokazania, jeszcze z Foxa. Czy mamy taki zestaw, może wyciągniemy. Czy tu mamy taki zestaw typowo... mówię, nie wiem, czy jak to nazwać, piknikowy, czy jakiś, bo i mamy kubki, i mamy talerze, i sztućce, wszystko, dużą torbę, dodatkowe rzeczy możemy powkładać, mamy też fajne kubeczki na jakieś już typowe akcesoria, nawet jakieś kulki, czy takie rzeczy, więc takie coś też, takie rzeczy też są u nas. Czyli po prostu już można się zaopatrzyć i masz wszystko. Tak, bo tu już wszystko, się, masz za jednym wszystko się mieści w jednej torbie. Fajne, bo nie musisz kupować osobno, nie trzeba. Przywalasz taki jeden dokładnie, zestaw dokładnie, do to wszystkiego. I na przykład z Matrixa pudełka zwykłe, to mamy z sitkiem, czyli nawet nalać mam wody. Mam to pudełko. Tak, mówię nawet pod pelet, nie? Tak mówię, przelać, zmoczyć go trochę, wodę wylać. I... Co w nim jest fajnego? Jest elastyczny ten materiał, bo ja szczerze mówiąc kupiłem kiedyś jakiś tam, powiedzmy, taki nie do końca jakiejś tam dobrej firmy i w trakcie transportu już był, już no, rozwalił tak, się. Pęknie, także dokładnie. Zwracajcie uwagę przy kupowaniu czegoś takiego, że jednak ten materiał jest ważny, nie? Z czego to jest zrobione. To jest...
No nie rozwali się. Nie rozwali spadnie się. I nie rozwali solidnie, fajnie. Wyżej mamy, o myślę, że to fajna rzecz, mówię na teraz. Jeżeli ktoś by chciał faktycznie zacząć gdzieś przygodę, mówię z gruntem, mamy takie typowe... Klasyczne skrzynki. Tak, dokładnie. Każdy chyba jak zaczynał miał tą skrzyneczkę. Ma, dokładnie, ale mówię, sprawa fajna, bo mówię, nie trzeba brać od razu dużej, możemy wziąć mniejszą fajna. I na takie podstawowe rzeczy zawsze mamy miejsce. To jest, tak, kormoran. To jest kormoran, dokładnie. Mhm. Więc mówię, fajne, że tak powiem, w dobrych pieniążkach, więc... Więc jakby ktoś chciał mieć też taki podręczny, nie trzeba nosić czegoś innego, tylko... I zmieścić podstawowe akcesoria, przypony, haczyki. Nie? Ktoś jedzie nawet na szybko na kilka godzin, no to bierze i tu praktycznie, ma, mm-hmm. praktycznie mamy wszystko, nie? Więc to odłożymy. Dobra. Później i tak kupi większe. A i tak kupi większe. Ogólnie większość naszych żyłek, czyli żyłki od Michela, można powiedzieć jak dla mnie, że to są żyłki bardziej uniwersalne. Mówię od Kongera, no to stricte żyłki niby są podane jako karpiowe, ale są to żyłki takie pod grunt, więc też jest kilka rodzajów. Kormoran tak samo ma dosyć dużo żyłek z tego profilina, niby tak samo jest to napisane, że jest to pod daną rybę, jak dla mnie, jeżeli to są, z tego co wiem, są żyłki tonące, więc też można tych żyłek używać normalnie z gruntu łowiąc. Nie mówię, nie na karpia tak bardzo, jak ktoś jest faktycznie zaawansowanym karpiarzem, bo wiadomo, że jakościowo te żyłki są troszkę gorsze niż tam od żyłek, mówię z Foxa czy tam z Nesha, co stricte są dedykowane pod karpia. Ale federka, nawet pod federka, czy pod zwykłą taką metodę gruntową na kilka godzin wyrzucić z gruntu, nawet mówię nie na koszyku, na samym ciężarku, nieraz ktoś łowi, więc to jest też fajne. Kamatsu. Dokładnie, turnamenty. Myślę, że turnamenty by się bardziej mogli zaliczyć do żyłek typowo spinningowych, także też nie było u nas ich za wiele, ale już turnamenty są dostępne, także też można kupywać. Cały czas coraz więcej. Coraz więcej wszystkiego. Tektany, też fajne żyłki uniwersalne, w fajnych pieniążkach, bo tutaj na przykład tak, no na przykładzie tego mamy żyłkę 18, 150 metrów za 18,90, więc no do takiego zwykłego łowienia z grunciku fajna sprawa. Można dać całą tablicę rzeczy głównie do budowy zestawu, czyli mamy od krętlików z agrawką, po same krętliki, po same agrawki, po co tutaj jeszcze takiego... Tu już wiadomo z sumowych, ale mamy dużo osób też, nawet zwykłe zestawy robi też na tulejkach zaciskowych, więc tulejek zaciskowych jest bardzo dużo, rurki termokurczliwe, stoperki, także mówię, to jest taka... Także można zbudować, jeżeli ktoś potrzebuje, to można zbudować zestaw, kupić sobie wszystko u nas, tak, zbudować tutaj. Zestaw. Dokładnie. Powiedzmy pod federa czy nawet mówię pod wszystko, są stopery, też to jest jak dla mnie bardzo fajne wymyślone, bo mamy opakowanie stoperów z kormorana, mamy tych stoperów dużo, w różnych rozmiarach, czyli nie kupujemy całego pudełka tam 100 sztuk, że mamy tylko na przykład S-kę czy M-kę, tylko tu mamy taki różne, miksik porobiony, dokładnie. Mówię, nawet są tutaj też takie rzeczy, jeszcze pokażę, tak tutaj, mówię, ale to bardziej do ludzi chyba łowiących na spławik. Często się gubią gumki pod spławik, więc mówię, kosztuje to niecałe 7 zł, a tych gumek mamy masę, nieraz do spławika, że tak powiem, stałego. Fajna sprawa mieć można takie coś. Można się zaopatrzyć. Dokładnie. Nie? I... Faktycznie, tak się wydaje, to są takie pierdółki, ale one są przydatne. Ale są bardzo potrzebne, ale to mówię, tak, jest tego taka ilość w tym pudełku, że kupując to, ma się to na długo, nie? Także, dobra, pokażemy teraz jeszcze tutaj, to już mówię, wedle uznania, bo nie tylko karpiarze łowią i na swingery, bo tych swingerów jest naprawdę masa, od swingerów po hangery, także tutaj jest wybór jest dosyć ogromny. Bobinki tego typu, na przykład neszowskie, to już myślę, że faktycznie już bardziej stricte karpiowo, ale tak to woli. No nikt nikomu nie zabroni tego używać, gdzieś mówię, pod jakiś zwykły grunt, tylko się wkłada pod sygnalizator, mamy na łańcuszku. I tak mówię. To jest dociążone? Ten akurat nie jest dociążony, ale Prologic ma fajne hangery, które dokładają dodatkowo dociążenie, więc to też jest zależne, bo zależy od wody, zależy od warunków, jeżeli gdzieś tam, jak mówię, troszkę wieje wiatr, no i tak powiem, no jeżeli jest wiecznie, no to odpuścimy sobie hangera, tylko damy coś cięższego w postaci swingera, który jest dociążony na środku, bo wiadomo, wiatr nam zawieje i sygnalizatory będą nam dzwonić cały czas, nie? Także to jest tak i za nami, to mówię, to już mamy całutką ścianę praktycznie tylko sygnalizatorów. Tylko sygnalizatorów. Tylko sygnalizatorów. Sygnalizatorów i też są firmy, no praktycznie większość, mówię, od Cormorana po Trapera, po Anacondę, po Prologica, po Nesha, po Foxa,
jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Czyli każdy, że tak powiem, znajdzie coś odpowiedniego, bo ktoś zaczyna, jest w stanie kupić ten zestaw za... Jest na przykład taki właśnie jeden, pojedynczy, a są też już powiedzmy tak, pod ale, trzy dokładnie, wędki, ale pod dwie. Nawet tak mówię, nawet jak ktoś chce kupić zestaw tańszy, na przykład Dam robi takie zestawy, że ktoś zaczyna, nie karpiuje, na przykład nie jest mu potrzebne, żeby mieć wejście pod swinger w sygnalizatorze. Potrzebuje tylko jedno. Tylko potrzebuje mieć na przykład 2+1, to jest w stanie to za 200 parę złotych kupić. Jeżeli ktoś chce kupić sygnalizatory lepsze, z większym zasięgiem i tak dalej, no to może je kupić za 1500 zł, czy nawet więcej. To wszystko zależy też od tak, lekarza. Tak, dokładnie. Żeby każdy ma upodobane, ale tak jak mówimy, widzę, że jest Anaconda, nawet Strapera są. Nawet są Strapera, tak. Mówię, Strapera, Cormoran, Prologic robi, także tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet są tutaj też sygnalizatory z Matkata, czy też mamy sygnalizatory sumowe. Czyli ale mogą też być pewnie do czegoś innego. Wydaje mi się, że też, bo jak reagują na wstrząs, czy gdzieś tam na takie rzeczy, to też mogą być używane. Czyli widzę Matkat też już sygnalizatory, też tak, widzę, no już mówię, idzie... Znaczy można powiedzieć, że wędkarstwo sumowe bardzo szybko i bardzo dobrze rozwija się w Polsce i już się staje taki, że tak powiem, w tej czołówce. No kto by nie chciał zrobić takiej tłustej kijany, nie? No dokładnie, ja mówię, dla mnie było karpiowanie typowo, teraz później doszedł feder, doszła metoda, teraz nam dochodzi już suma, także tutaj Matkat bardzo, bardzo fajnie rozwija to, mówię, tą swoją metodę sumową, więc oby tak dalej. No i co, no i chyba możemy jeszcze pokazać dalej. Tak mówię, jeszcze tutaj nie powiedziałem. Też każdy znajdzie, mówię, większe wiadro, mniejsze wiadro. To już taki temat wiosenny, to jest temat wiosenny, tak. Ale wiadro na rybach zawsze jest potrzebne, zawsze się sprzyda, więc dobra. Czy co tu wiadereczkę mamy dalej? Tak mówię, no można pokazać, że ciągną się te sygnalizatory, aż mówię to, aż do samego końca. Te są spoko, nie? Tak, te zery z Anakondy bardzo... To są te, co ja testowałem? Tak, to były te testowane. To są te, co testowałem właśnie w sezonie karpiowym. Bardzo fajne te. Bardzo fajne i też w rozsądnej cenie. No tam najwyżej jakiegoś linka do sklepu, to tam każdy sobie zobaczy, nie będziemy tak cen, mówię, może podawać. I na sztuki tak samo, jeżeli ktoś chce, mówi, są tiki takie same na sztuki, tak samo z Anakondy Evil Eye. Fajne, takie bardzo minimalistyczne widzę te Anakondy. Tak, są dokładnie. W porównaniu do innych. Tutaj warto też zauważyć, że Anakonda robi, nie wiem, czy mam, o, tutaj może będzie widać. Są dwa modele tych sygnalizatorów, one wyglądają tak samo, tylko tu jest Anakonda VTS, Tiki Taka VTS, który jest tańszy od tej Tiki Taki. Różnica tego zasadnicza taka, że dopisku VTS nie jesteśmy w stanie dołączyć do zestawu. Ale drugi, który jest droższy o 50 czy 60 parę złotych, już jesteśmy w stanie dołączyć do centralki. Czyli to trzeba zwrócić uwagę. Zwrócić na to uwagę, dokładnie. Jest to tam napisane w parametrach. Tutaj, że tak powiem, można powiedzieć, że półtorej tej tutaj naszej wystawy. Tak samo zajmują nam swingery, też głównie Anaconda, od IMS-ów po że tak powiem, rockhopery, Resixy, MC7, to już są stricte swingerki, też fajnie pakowane w takich case'ach, w takich walizkach, rozbudowane podobnie jak sygnalizatory, bo od dwóch jest po trzy. Praktycznie cała tablica, przede wszystkim przyponów gotowych. Przyponów gotowych? Tak, z różnych... Czyli pod metodę i pod koszyk tak samo? Pod metodę, pod koszyk, mówię, pod zwykłe łowienie gruntowe, od małych haczyków po spławiki, pod nawet Kamatsu tutaj od Kongera też robi fajne takie rzeczy, że robią nam gotowe haki, ja otworzę, pokażę. Robią nam gotowe haki pod federka z wkrętką, ostatnio na to patrzyłem, że można faktycznie teraz te jakieś tam, powiedzmy, te przynęty, jakieś pelety czy coś nabijać, taki gotowy. Tak, bo to mamy tak zwaną taką wkręteczkę, żeby to wkręcić, czy jakąś kuleczkę, może bardziej kulkę, bo gdzieś tam pod dumbbellsa, pod takie rzeczy, to bardziej by to było na silikonie, na tej gumce, a więc tak mówię, tutaj no od Dama po Kamatsu, po MS Range'a, po Cormorana. Dive'a jakoś widzę. Dive'a jest tak samo. Za nami jest tutaj, już kiedyś też pokazywaliśmy ostatnio, możemy pokazać jeszcze raz. Tak samo Gamakatsu. Czyli od haków karpiowych po zwykłe haki, po że tak powiem. To trzeba, nie trzeba przedstawiać Gamakatsu. Nie trzeba. Myślę, te haki to są naprawdę sztosiornie. I każdy wie. I co, no chyba jeszcze pójdziemy w tą stronę. Tu jeszcze mamy dwa takie główne regały. Czyli cały Nesh uzupełniony. To już mówię, tutaj każdy znajdzie wszystko, czyli od początku, od budowy całego zestawu karpiowego do końca. Od ciężarków, po jakieś tam wiadomo, tak. LED-kory. A ciężarki naprawdę fajne, nie wiem, no, czy myślę, że karpiarze na pewno wiedzą, ale też warto zwrócić uwagę, że ciężarek jak jest taki, jest chropowaty. Przypomina kamyk, nie? Przypomina kamyk, ale dwa, że też taką swoją postacią dużo osób dipuje również ciężarki.
Czyli też ten ciężarek jest w stanie obkleić się dipem. Wchłonąć. I mamy dodatkową rzecz, która gdzieś tam troszkę nam te ryby przeciąga. Wabinęci. Dokładnie. I nawet można tutaj pokazać, bo jest tych ciężarków masa. Od typowo takich płaskich, które już faktycznie wygląda jak kamień, po różne rodzaje, różne gramatury. Także jednym słowem, można zbudować u nas wszystko. Cały zestaw. Trzeba sobie to wyszukać w sklepie. No trzeba bo wyszukać. Mówię, obok jest bardzo podobnie, bo tu też Fox, czyli głównie karpiowy. Czy mówię, no naprawdę wszystko. Od haków po pozycjonery, po letkory, po plecionki przeponowe, po wszystko. A oszczałki do haków są? Mamy też oszczałki. Mamy na sklepie też, nie? Bo to taki temat właśnie z tego, co kojarzę. Są oszczałki też są. Żeby te haki jednak były ostre, nie? Też są dostępne. Tak jak mówię, no dużo tego towaru jest. Jak widzicie, pełno pudełek, także cały czas dojeżdża. Żeby się nikt nie przejmował, że są luki na tablicy, bo to nie są luki, że czegoś nie ma, tylko jeszcze nie zostało wyłożone z pudełka po prostu. Także mówię, od PV-ek to już mówię, może nie każdy łowi, jak ktoś zaczyna, nie każdy łowi od razu na PV-ki, nie każdy, że tak ale powiem. Ale temat na pewno chodliwy i nie tylko chodliwy, w karpiarstwie, tak samo w federze też już zaczyna tak być samo. Popularna siatka PV-a. Dokładnie. I zobaczcie sobie tutaj jeszcze też dla Was takich, powiedzmy, początkujących na pewno strapery, każdy chyba już testował i zna. Firmę każdy też zna, tak, dokładnie. Ciasto. Gotowe kukurydze. Kukurydze, tak. Mamy pelecik też u góry w dwóch rozmiarach, także 12-16 mm. Znaczy to można powiedzieć, jest bardzo fajna sprawa, bo mówię, na gdzieś tam szybki wyjazd kupujemy sobie taki słoiczek. Pelecik mamy fajny, bo pelet mamy już nawiercony, także już nie musimy się z tym... I daje naprawdę, ten aromat jest dość mocny. Dosyć mocny, dokładnie. No to co tam, dzięki za rady. Również. Także zapraszamy, myślę, do kupna. Sami widzicie, że towaru bardzo dużo. Przybywa coraz więcej i będzie coraz więcej, także zachęcamy. Dokładnie. Tak jak widzicie, można zbudować praktycznie każdy zestaw od początku do końca u nas, także po prostu tylko szukajcie, a znajdziecie, nie? Dokładnie, każdą metodę możemy rozwinąć, wszystko jest także. Także połamanka nad wodą życzymy. I zapraszamy. Dzięki. Dziękujemy. No i co, proszę Państwa, jesteśmy już po wizycie w sklepie. Mam nadzieję, że zobaczyliście, że jest co kupować. Także zapraszamy na sklep, łapeczki w górę. Nie zapominajcie o subskrypcji kanału dzwoneczkiem. Wbijajcie też na Instagram, gdzie cały czas pojawiają się nowe posty, story też z naszych wypadów nad wodę i nie tylko. No i co? Do zobaczenia na kolejnych filmach. I mam nadzieję, że przy ładnych rybkach. 5.